Za długo. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Półtorej minuty po godzinie 21, drugi dzień listopada, czyli już nie środowa niedziela, ale w pełni dzień roboczy. U nas będzie bardzo roboczy, ponieważ zgodnie z zapowiedzią już za kilka minut Państwa i moim gościem będzie pan profesor Witold Orłowski, ekonomista, szef zespołu, między innymi szef zespołu doradców ekonomicznych byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a więc będzie nie dość, że krytyczne myślenie, nie dość, że krytyczna analiza, to jeszcze to wszystko na fundamencie ekonomii zbudowane. I właściwie będziemy z panem profesorem obracać się i z państwem oczywiście wokół trzech obszarów. W jakim stanie jest nasza gospodarka? A ja tu jestem laikiem, więc zdaję się i na profesora, i na część z państwa, bo wiem, że taką wiedzę ekonomiczną macie. W jakim stanie jest nasza gospodarka? Z czym zderzy się nowa demokratyczna administracja? Jak te procesy najważniejsze będzie należało przeprowadzić? No i jaka będzie cena, którą niewątpliwie my, obywatele, będziemy w tej sytuacji za te skądinąd pozytywne zmiany płacić. 519 program pod roboczym tytułem Naprawa gospodarki, skoro to czwartek, to jeszcze szybko Państwu zaanonsuję, że przed nami w tym tygodniu jeszcze jutrzejszy piątkowy program. Wrócimy do tematu rozdziału Państwa od Kościoła, albowiem jutro o 21:00 Państwa i moim gościem będzie znany, lubiany, ceniony i szanowany profesor Tadeusz Bartoś, filozof i teolog. Piątek 21, już teraz zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To jeszcze dodam od siebie coś, o czym mówimy codziennie, ale takie jest życie, proszę Państwa. Nadajemy dzięki tym, którzy, tak się umówiliśmy, piją dwie kawy nie dziennie, nie tygodniowo, ale miesięcznie mniej. Dzięki Państwu to się póki co udaje. Jak będzie, to jest zależne wyłącznie od Was. W tym tygodniu serdecznie za to wsparcie, za świadomość tego, że programy, które tutaj macie Państwo, mam nadzieję, przyjemność oglądać, nie będą miały nigdy swojego miejsca w wielkich mediach komercyjnych i w jakichkolwiek mediach publicznych. To z uwagi właśnie na bardzo mocno krytyczną analizę, czyli fundament kompetencji obywatelskich. Dziękuję pani Krystynie z Legnicy, panu Tomkowi z Krakowa, pani Joannie z Łodzi, pani Joannie z Wrocławia, panu Tomkowi z Olsztynka, panu Michałowi z Warszawy, panu Robertowi z Legnicy, panu Maciejowi z Gniezna, panu Tomkowi z Łańcuta, panu Krzysztofowi z Czarnowa, panu Leszkowi z Deska, pani Danucie z Gdańska, pani Ewie z Bydgoszczy, panu Jerzemu z Oleśnicy, pani Teresie z Zebrzydowic, panu Zbyszkowi z Katowic i wszystkim państwu niewymienionym kłaniam się nisko i raz jeszcze dziękuję. Czekamy oczywiście na państwa komentarze i wręcz szaleńcze włączenie się do dyskusji, biorąc pod uwagę, jak znakomitego ekonomistę już za chwilę, na państwa życzenie zresztą, będziemy gościć. Dość mojego gadania, czas powitać gościa. Dobry wieczór, panie profesorze, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. Cieszę się, że znalazł pan dla nas czas w tym gorącym okresie, bo to rzeczywiście jest gorący okres, biorąc pod uwagę kształtowanie się rządu. Jest mowa o kosiarkowym marszałku. A właśnie, zanim przejdziemy do gospodarki, to jedno polityczne pytanie. Jak się panu podoba pomysł rotacji z drugą osobą w państwie? No, całkiem mi się podoba, bo nie mówimy o rotacji, tylko o podziale kadencji. Przecież tak samo został rozwiązany problem w Parlamencie Europejskim w swoim czasie, kiedy to było tak, że trzeba było jako więcej chętnych do zajęcia miejsca niż miejsc. Przecież to nie chodzi o to, że marszałek ma się wymieniać co dwa dni marszałkowie, tylko o to, że po prostu na pół kadencji jest jeden, na pół kadencji drugi. Jest to dość zgrabny sposób wybrnięcia z problemu, że stołek jest jeden, a jednak partii jest tyle i każda chce być doceniona za swój udział w koalicji. Nie uważam, żeby było w tym cokolwiek zdrożnego. A widzi pan jeszcze, żebyśmy te wątki polityczne, takie czysto polityczne skończyli, to jestem ciekaw pańskiej opinii w kwestii, która tutaj nasze widzki, widzów i również naszych gości porusza. Widzi pan jakieś niebezpieczeństwo w materii trwałości tej koalicji z uwagi na mnogość partii, czy raczej zdadzą ten egzamin pana zdaniem? Nie no, widzę oczywiście to. No, pomijając od tego, że zawsze są ambicje, no nie wszystkie pozycje da się tak rotacyjnie obsadzić i zwiększyć rotacyjnie ilość, ale nie no, główny problem, który jednak widzę, to jest inny. Te partie mają jedną, te, które tworzą dzisiaj opozycję, a pewnie za parę tygodni będą tworzyły już koalicję rządzącą. Mają oczywiście pewien wspólny, no dużą podstawę wspólną programu, który akceptują, czyli tak naprawdę to są sprawy demokracji, to są sprawy
uporządkowania państwa, uporządkowania gospodarki, a z drugiej strony no, oczywisty sposób mają ogromne różnice programowe. No, jednak mamy tutaj partię taką liberalną, partię konserwatywną jak PiS. Mamy gdzieś tam Hołownię 2050, która jest taka konserwatywno-liberalna. No i mamy lewicę i to taką zdecydowaną lewicę, nie kawiorową lewicę, czy jak to się kiedyś mówiło, tylko taką, która no też ma swoje różne wchodzące w skład elementy, w tym również takie bardzo silnie lewicowe, dla których powiedzmy liberalizm gospodarczy jest diabłem, no może tylko troszeczkę mniejszym od łamania demokracji. Także ja myślę, że tutaj naprawdę będzie ciężko w tej koalicji. Ja podejrzewam, że ona może w ogóle się rozpaść, co nie oznacza, że upadku rządu, bo może na przykład dojść do sytuacji takiej, że pozostanie rząd mniejszościowy, ale no, w pewien sposób popierany, tylko w umiarkowany sposób przez którąś z partii. No, to są bardzo różne scenariusze możliwe. Na pewno nie będzie łatwo, bo proszę popatrzeć sobie choćby choćby ideologię gospodarczą, sferze zwłaszcza gospodarczej, która stoi za tymi różnymi partiami. No i widać, że tutaj ten program naprawdę jest niełatwy. Poza tym programem wspólnym, czyli odsunąć PiS, no to zobaczymy, to być może od PiSu będzie zależało, na ile ten cement będzie trzymać, dlatego że jeśli na przykład PiS się także będzie rozpadać, no to w tym momencie ten cement trzymający może się okazać znacznie słabszy, a jeśli PiS będzie trwać jako opoka i będzie trochę tak straszyć swoją możliwością powrotu, no to będzie z kolei cementować bardziej tę koalicję, nawet mimo istniejących różnic programowych. Także nie zazdroszczę w ogóle układania wspólnego programu. To w ogóle myślę, że ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale naprawdę nikomu normalnemu nie życzę, żeby zostawał teraz ministrem, a w szczególności, żeby musiał negocjować wspólny program. Tyle tytułem wstępu. Profesor Witold Orłowski, ekonomista państwa i mój gość. Panie profesorze, zapowiadałem w tym tygodniu, że zaczniemy od takiej ogólnej informacji, która myślę będzie dobrym punktem wyjścia. Najpierw do odpowiedzenia sobie, proszę mi wybaczyć w taki sposób, żebym ja to zrozumiał, właściwie w jakim stanie gospodarczo, ekonomicznie demokratyczna większość niebawem przejmie państwo, czyli gdzie są te największe rowy ekonomiczne, gdzie są miny ekonomiczne pana zdaniem, z czym w pierwszych miesiącach nie przyjdzie się demokratycznemu rządowi zmierzyć, tylko ja bym inaczej pytanie postawił, z czym będzie musiał się zmierzyć, bo nie będzie miał wyjścia. Blisko 277 miliardów złotych, tyle wyniósłby obliczony rzetelnie deficyt budżetu państwa w 2024 roku. Dane zaprezentowano w eksperckim opracowaniu Prawdziwy Budżet. To 112 miliardów złotych więcej niż pokazał oficjalnie rząd Morawieckiego. Profesor Witold Orłowski, który notabene do tej pory twierdzi, że właściwie tutaj jakiś pokazuje już na papierze, zwłaszcza w Brukseli, deficyt, ale właściwie występując twierdzi, że w ogóle mamy kwitnący stan finansów. Niemalże pan premier jest gotów powiedzieć, że mamy nadwyżki, a nie deficyty, chociaż z drugiej strony na papierze jest, ale jak wiadomo, pan premier ma tę umiejętność, że tutaj jedną ręką podpisuje do Brukseli papier mówiący, że jest deficyt, a występując mówi, że jest nadwyżka, no to jest pewna umiejętność. No dobrze, to panie Kubo, proszę powiedzieć jedną rzecz. Czy ja mam naprawdę mówić takim bardzo, bardzo prostym językiem? Nie będzie potem, że się obrazi pan na mnie, że mam pana za debila i tłumaczę tak jak dziecku, a nie zamiast... Mam mówić panie, naprawdę prosto?
Panie profesorze, nie będę śmiał się obrażać, będę wręcz zadowolony, bo co do tego, że nasi widzowie i widzki będą... No bo liczę, że nasi widzowie, czyli ja pana pytam, no ale mam nadzieję, że nasi widzowie się na to nie obrażą na mnie, no bo... Ja ręczę, ale z drugiej strony potem jak jest zbyt prosto, no to wtedy się może nie podobać, że no przecież nas traktuje jak idiotów, że tak mówię. Nie panie profesorze. Sytuacja jest myślę na tyle trudna, że jeśli mamy naprawdę to zrozumieć, to w pana mniemaniu może pan mówić jak do dzieci, tak powiedzmy. Dobra, to na pana odpowiedzialność. Na moją odpowiedzialność. W takim razie ja będę się posługiwać taką analogią do gospodarstwa rolnego po prostu, bo to jest prostsze. No jak wiadomo, że gospodarstwo rolne działa na tej zasadzie, że tacie porządnie rozwinięte, które mają zwierzęta i produkcję żywności, że oczywiście produkuje to, no powiedzmy już w uproszczeniu, zboże, roślinną produkcję, ma krowy, które trzeba karmić tym zbożem po to, żeby dawały mleko, ma oczywiście jakąś zwierzęcą, jakieś tam prosiaki, które co jakiś czas na świniobicie się, ale tylko co jakiś czas się poświęca. No i część zboża też trzeba odkładać, żeby zasiać i tak dalej. No i jeśli teraz sobie wyobrazimy, że nasza gospodarka narodowa jest takim gospodarstwem rolnym, to trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę się działo przez ostatnie 8 lat. Dlatego, że tutaj no, mam wrażenie, że część ludzi jest troszkę tak pogubiona. Dlatego, że ja nie mówię o ostatnim, o inflacji, o wybuchu inflacji. Generalnie jak patrzymy na te 7 lat, no to wydaje się, że przecież no wszystko dobrze, mogło się nam nie podobać z sądami, no ale przecież mówi rząd i potwierdza to Eurostat, że mieliśmy bardzo ładny wzrost gospodarczy, że rozwijaliśmy się, dochody rosły, no więc właściwie o co ta cała kłótnia? Otóż kłótnia właśnie o to, że w gospodarstwie rolnym trzeba też troszkę spojrzeć na to, skąd się bierze ten dobrobyt, który przez ostatnie kilka lat mieliśmy. No w szczególności wiecie państwo, wie pan, panie redaktorze, że taka znany paradoks w rolnictwie polega na tym, że jeśli się na przykład zabija przesadnie, zaczyna przesadny ubój zwierząt, to wtedy krótkookresowo opływa się we wszystko, tak? No bo te prosiaki, które powinny być, nie wiem, 2 razy w roku, jeden świnia powinna być świniobicie robione. No jak się robi co 3 miesiące, no to naprawdę jest tego mięsa dużo, znacznie więcej niż w normalnych czasach i dobrobyt. No i problem polega tylko na tym, że te trzeba zadać pytania, ale czy tak naprawdę, czy my nie wybijamy tego stada, którego po prostu w przyszłości będzie znacznie mniej i kiedyś trzeba będzie za to zapłacić. Czy jak dzisiaj no jakąś tam bidną krowę też odstawimy do rzeźni. No zarobimy oczywiście pieniądze, ale ona nie będzie dać mleka. I problem, już wracając do dziecięcego troszkę spojrzenia, ale do gospodarki, jest właśnie taki, że w gospodarce z jednej strony mamy no, tą wytwarzaną produkcję. Czyli to się nazywa w języku żargonie ekonomicznym PKB, produkt krowy brutto. To jest po prostu wielkość produkcji. I ta produkcja, no ona się zwiększała przez ostatnie 8 lat. Nie liczę już tam pandemii i wojny, bo to jest oczywiście, tutaj rządzący mają pełne prawo powiedzieć, że no to trochę nieszczęścia na nas spadły, zresztą na cały świat też, ale do tego czasu no rosła bardzo pięknie. Ale właśnie pada pytanie, czy nie rosła przypadkiem w taki sposób, że ten dobrobyt zawdzięczaliśmy po części właśnie takiemu nadmiernemu trzebieniu pogłowia tych świnek, które normalnie powinno się tylko co jakiś czas ubijać. To na to ekonomiści na takie pytanie, czy tak jest, czy nie, odpowiadają patrząc przede wszystkim na inwestycje, które są dokonywane w gospodarce, bo ile my będziemy w stanie, jak szybko będziemy w stanie się rozwijać w przyszłości, to zależy od inwestycji, które robimy, jak dużą część dochodu inwestujemy. I to jest mniej więcej to samo, co te świnki, te krowy pozostawione po to, żeby w przyszłości nam dawały mięso, a nie zjedzone dzisiaj, czy odstawione do skupu. I kiedy PiS przejmował władzę, w Polsce oszczędzaliśmy, inwestowaliśmy około 20% PKB, trochę ponad 20% PKB.
To jest trochę, jak uważano, troszkę za mało. To znaczy po to, żeby nasza gospodarka mogła się rozwijać w tempie właśnie takich 4-5%, czyli takim, który uważamy za zadowalające, to powinniśmy inwestować więcej, no około, no właśnie, powołam się na klasyka, bo pan premier Morawiecki bardzo słusznie powiedział wtedy, że przynajmniej 25% musi mieć procent inwestycji PKB inwestowanego. Otóż od czasu, kiedy zaczęło się, to inwestycje systematycznie spadają, ich udział w PKB. I on już przed pandemią spadł z 20 do ponad 20 do 19 niecałych procent. W tej chwili wynosi około 17%. Czyli to jest troszkę tak, jakbyśmy, no właśnie, dzielili, zamiast oszczędzać, konsumowali taką część dochodu, że w przyszłości nie będziemy mogli rozwijać się przez no, pewien czas tak szybko jak do tej pory. Czyli tak jak to gospodarstwo, które rolne, które jest bardzo zadowolone, bo opływa w mięso, no tyle, że tych świń zaczyna ubywać i potem wiadomo, że przez kolejne lata trzeba będzie rzadziej, raz w roku tylko świniobicie można będzie robić, a nie dwa razy w roku, bo co 3 miesiące się robiło przez ostatnie 2 lata w ramach festynu. No i to jest właśnie główny problem Polski gospodarczy w tej chwili. Zbyt małe inwestycje, czyli niejako przejadanie. To jest bardzo wygodne. Jak to zrobić w gospodarce? No bardzo, bardzo łatwo. No, zamiast dbać o rozwój, o firmy, o oszczędności, to się po prostu wypłaca więcej transferów, zasiłków różnego typu. To się ludziom daje dodatkowe pieniądze. Oni to konsumują. Zamiast oszczędzać, zamiast inwestować więcej jest konsumowane. To nie jest, to w sumie samo w sobie nie jest niczym złym, tylko przypomnę, nudni ekonomiści przypominają cały czas tę wieś i to gospodarstwo rolne i mówią, no przecież każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie, wie, że jak dzisiaj wybijemy za dużo zwierząt, to w przyszłości to będziemy opływać w smaczne mięso i kiełbasy, ale następny rok, 2, 3 będziemy za to płacić mniejszą ilością, mniejszą produkcją, więc to jest niestety to, co się stało. I teraz tak, w ekonomii ma to podwójne znaczenie, bo z jednej strony to jest po prostu wzrost, który będzie wolniejszy i dlatego, że jest mniej inwestycji. To oznacza mniej nowoczesnych maszyn, to oznacza mniej wydajną pracę i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, no znowu bardzo ciekawa rzecz, mianowicie rząd może się pochwalić tym, że w znakomity sposób przyciągał te wielkie inwestycje zagraniczne. Wbrew temu, czego się obawiano, co niektórzy wróżyli, że no, jak przeczytają właśnie te koncerny w Financial Times o kłótniach z Unią Europejską, to nie będą tak chętnie inwestować. Najwyraźniej uznawały koncerny, że to nie grozi. Póki co żadne wyjście Polski z Unii nie grozi. Inwestowały tak jak poprzednio. Tak naprawdę to, co się zmniejszyło, to inwestycje polskich małych i średnich firm. To jest ciekawe, bo żeby przypomnieć sobie, że mówimy o rządzie, który cały czas twierdził, że od początku do końca, że właściwie on nie lubi zagranicznych inwestycji i on chciałby, żeby polskich było jak najwięcej. A efekt działania jest taki, że to właśnie polskie inwestycje spadły, polskich firm, zwłaszcza małych i średnich. Dlaczego? Znaczy odpowiedź, którą ja mam od firm, bo to oczywiście tu nie ma, to dane nie odpowiedzą, to trzeba z ludźmi rozmawiać. Była cały czas dokładnie ta sama odpowiedź. Nie wiemy, czujemy, że ten rząd nas nie lubi, że tak naprawdę to uważa, że firmy, gospodarka to jest wróg, którego trzeba dopaść i ostrzyc i się nie przejmować jego piskiem i porozdawać swoim to, co się, tę wełnę, co się ostrzyże, znowuż mamy takie rolnicze, a tym razem hodowliowiec porównanie. Niepewni jesteśmy, uważamy, że jak nie w tym roku, to w przyszłym docisną nam śrubę, zaczną jeszcze więcej wyciskać, zabraknie w budżecie, zaczną z nas ściągać i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe jest to, że tak naprawdę właściwie prawie do końca rząd PiS nie zrobił czegoś takiego, to znaczy wcale nie docisnął taka śruby przedsiębiorstwom, zwłaszcza tym małym i średnim. No może dopiero ten ostatni rok Polski Ład, to może dopiero wtedy, ale przedtem wcale nie. A mimo to tak skutecznie straszył firmy, jak mówię, zwłaszcza te małe i średnie polskie firmy, że one po prostu bały się inwestować. No lepiej sobie trzymać pieniądze na koncie, a jak firma dobrze prosperowała, to może lepiej kupić
dom w Hiszpanii, niż tutaj inwestować w rozwój firmy, bo nie wiadomo, może w przyszłym roku, może nie zabiorą, ale jak dołożą podatki od tego, to się nie pozbieramy. I to jest ten pierwszy element. Oczywiście jednocześnie takim błędem trochę, no, że to tutaj może nie aż tak, szkody nie były aż tak wielkie, ale że brakuje nam kapitału, w sensie, że potrzebujemy więcej inwestycji i potrzebujemy ludzi więcej, lepiej wyedukowanych. No, z ludźmi jest problem, no bo starzejemy się jako społeczeństwo i generalnie jeśli można mówić o błędach w polityce, to tylko tyle, że takim świętym obowiązkiem rządu jest maksymalnie zachęcać ludzi, żeby jak najwięcej pracowało, jak najdłużej. To nie musi być wcale przez wydłużanie wieku emerytalnego, to może być przez dobrowolne zachęty, ale powinno się zachęcać. Natomiast powiedzmy, że ten rząd specjalnie się tym nie zajmował. Jeśli chodzi o edukację, to jak wiadomo ważniejsze od tego, żeby uczniowie opuszczali szkoły i umieli się dostosować do współczesnej gospodarki, świata, było właśnie różne światopoglądowe rzeczy w szkołach i hit i tak dalej, i tak dalej. No dobra, panie profesorze, wejdę. Ale ja mam jeszcze jedną rzecz, będę musiał powiedzieć, ale dopuszczam pana chwilę do głosu, tak, bo... ale musi mnie pan z powrotem dopuścić, bo to nie jest koniec jeszcze historii. Za sekundkę, oczywiście, początek, mam świadomość. Ponieważ był pan łaskaw mówić o poziomie inwestycji, to pan Krzych pyta, żeby był pan łaskaw szybko na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego inwestycje spadały i jak to wygląda na tle krajów Unii Europejskiej, szczególnie naszego regionu, czyli o podobnym poziomie rozwoju, profesor. Mamy jedną z najniższych, w naszym regionie mamy chyba najniższą stopę inwestycji, a w całej Unii Europejskiej, no ja wiem, że tam były wyjątkowe te lata, pandemia na przykład i tak dalej, ale generalnie po roku 2015 stopa inwestycji wzrastała w prawie we wszystkich krajach Unii. I Grecja ma niższą od nas stopę inwestycji, przynajmniej miała, nie patrzyła w ostatnim roku i tam również spadała, no bo kraj był w głębokim kryzysie. Natomiast prawie chyba we wszystkich pozostałych krajach rosła stopa inwestycji, tylko w Polsce się obniżała. W Polsce, która miała jednocześnie najwyższy wzrost jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych, no ale to właśnie dlatego, że rosła konsumpcja przede wszystkim. Także wyraźnie byliśmy w inną stronę, szliśmy niż wszystkie kraje europejskie, mimo że, jak powtarzam, ich sytuacja gospodarcza w większości przypadków była znacznie trudniejsza niż w Polsce. No dobra, to teraz drugi człon jeszcze. Otóż jest jeszcze inne ciekawe zjawisko, które się dzieje w momencie, jeśli rosną dochody ludzi, rosną płace, a jednocześnie jest za mało inwestycji. I to zjawisko jest następujące. Otóż jeśli mamy inwestycje, jeśli wymieniamy maszyny na nowocześniejsze, to każdy pracownik jest w stanie więcej wytworzyć. Czyli wzrasta tak zwana wydajność pracy. Jeśli rosną płace i jednocześnie rośnie wydajność pracy, czyli ten sam pracownik dostaje więcej, ale więcej wytwarza, to koszty tak zwane płacowe, czy koszty pracy na jednostkę produkcji nie muszą wcale rosnąć. Albo rosną bardzo powoli. Natomiast jeśli inwestycje są małe, wydajność pracy rośnie wolno, a w tym roku na przykład nie rośnie w ogóle, czy spada nawet, a płace rosną, no to wtedy rosną koszty płacowe. Efekt tego to jest coś, co chyba nam jest dość dobrze znane, to znaczy inflacja. Ja chciałem od razu powiedzieć, rząd PiS miał wyjątkowe szczęście w wielu momentach i również w pewnym momencie, w pewnym sensie szczęściem było to, że Putin napadł na Ukrainę, no wiadomo, polityczne złoto, ale również z punktu widzenia gospodarczego, dlatego że Polska na parę miesięcy, zanim Putin napad na Ukrainę, Polska już wpadała w pętlę wysokiej inflacji. Ja przypomnę, że w końcu roku 2021, czyli zanim jeszcze parę miesięcy przed wojną, inflacja w Polsce już sięgała 10% i rosła nadal i były wprowadzane pierwsze tarcze. Dlaczego powiedziałem, że rządowi się udało polityczne złoto? No bo oczywiście jak Putin napadł na Ukrainę, wzrosły ceny ropy na świecie, czasowo oczywiście tylko. W związku z tym można było twierdzić, że to wszystko jest putinflacja, a nie inflacja. No rzeczywiście ten Putin dodał, może nawet, no to jest trudno oczywiście dokładnie oszacować, może nawet i podwoił inflację, zamiast 10 mieliśmy 20%.
Ale 10% to jest strasznie wysoka inflacja. Dzisiaj te ceny ropy są już wszędzie, są już niższe znacznie niż były przed wojną. One w tej chwili niestety znowu zaczęły rosnąć z powodu wojny w Strefie Gazy, ale właściwie ten input przeszedł. Już w Stanach Zjednoczonych inflacja spadła z powrotem do 4%, w strefie euro spada do już tam do chyba 5% mniej więcej, czyli się powoli zbliża do tego samego, co było przed wojną. U nas inflacja też spadła, no jak ceny ropy już spadły. Do jakiego poziomu? No, mógł pan usłyszeć niedawno, że 6,5% w październiku, ale to jest oczywiście nieprawdziwa informacja, to znaczy prawdziwa i nieprawdziwa. W sztuczny sposób ten wskaźnik został zaniżony na 2 miesiące przez Orlen, obniżający ceny paliw wtedy, kiedy na całym świecie rosną, no bo rosną ceny ropy z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to można spokojnie ocenić, że gdyby nie było tego spadku cen, spadku cen na Orlenie, to oczywiście tylko do 15, od gdzieś tak od 15 sierpnia do 15 października, potem jakoś dziwnie się skończy. Gdyby nie było tego spadku, no to inflacja by nam w tej chwili wynosiła pewnie około 8%. Te 8 to cały czas jest jeszcze nie do końca prawda, bo proszę pamiętać, że na przykład mamy zamrożone ceny energii dla gospodarstw domowych. Słyszał pan pewnie o tym, że firmy w tej chwili proszą, w Polsce muszą być taryfy zatwierdzane przez specjalny urząd, ponieważ tu nie ma konkurencji, i firmy zgłosiły się z propozycją podniesienia od przyszłego roku o 70 chyba procent cen energii, bo to jest skumulowany efekt tych wzrostów, których nie pozwolono im zrobić, wypłacając im z budżetu rekompensaty za to, że właściwe straty ponosiły na sprzedaży, sprzedając energię za cenę, no, tą zamrożoną z zeszłego roku, do pewnej wysokości oczywiście tylko zużycia. Więc krótko mówiąc, tak naprawdę ekonomicznie mam fajne określenia na to. Coś takiego się nazywa inflacją zawieszoną. To zawieszona jak taka strzelba na ścianie, i ona kiedyś wystrzeli oczywiście, to jest pytanie tylko kiedy. No, nie da się ukryć, że jest to po części też takie kukułcze jajo zostawione przyszłemu rządowi, dlatego że to przyszły rząd już będzie musiał w którymś momencie zdecydować o tym. Podobnie zresztą jako powrocie do normalnych stawek VAT na żywność, bo przecież mamy również obniżone stawki VAT-u na żywność okresowo, czasowo, tylko ze względu na inflację. Czyli tak naprawdę to efektem tego właśnie wzrostu konsumpcji, wzrostu popytu, wzrostu dochodów przy dość powolnym wzroście wydajności pracy stała się presja na inflację, i ta inflacja u nas się gdzieś kształtuje i będzie kształtować w okolicach, myślę, 8%. Co prawda mamy bardzo dowcipnego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który twierdzi, że już inflacji nie ma, że jest pokonana. No teraz podejrzewam, że jak inflacja wzrośnie pewnie już od listopada, a na pewno od grudnia, stycznia, lutego, no to będzie pewnie twierdzić, że inflacji już nie było, tylko przyszedł nowy rząd i specjalnie ją podniósł. No ale to już, ale prawda jest taka, że po prostu my żyjemy w tej chwili w świecie inflacji gdzieś na poziomie 8-9% moim zdaniem. Jedno wtrącenie, panie profesorze, bo jest pytanie, Nekuro pyta, zdaniem pana inflacja wystrzeli w 2024 roku? Znaczy wystrzeli to jest dobrze, sam powiedziałem o strzelbie wiszącej, więc nie mogę uniknąć słowa wystrzeli, natomiast no, myślę, że to nie będzie aż tak strasznie. No, wystrzeli, no to by sugerował jakiś ogromny wzrost. Ja myślę, że inflacja nam może wrócić do poziomu 10% po prostu. Też zależy od działania rządu, no bo rząd będzie musiał coś decydować w tej sprawie. To jest gigantyczny koszt dla budżetu, utrzymywanie czy dopłacanie firmom energetycznym za sprzedaż energii poniżej, no faktycznie poniżej kosztów produkcji. Trzeba z tego będzie wyjść. Natomiast czy rząd się, nowy rząd już zakładam, zdecyduje się zrobić to rzeczywiście jednym krokiem w styczniu czy przyszłego roku, styczniu, lutym, czy rozłożyć to na 2 lata czy 3 lata, zobaczymy. Podejrzewam, że to drugie. No i od tego trochę zależy, czy inflacja nam skoczy z powrotem do, nie wiem, z 8 czy z 7,5, może 7 będzie na koniec roku, czy 7,8, czy skoczy do 10, czy skoczy do 12, czy tylko do 9. Więc
powiedziałbym, wystrzelić, inflacja wystrzeli, to była przesada, no bo wystrzelenie no to było jakby była 20%, 30% jak w Turcji, 50%. Tutaj podniesie się, nie ma cienia wątpliwości, no i będzie pewnie dużym zgryzem dla rządu, które zaczęliśmy od tego, że będzie trudno w ogóle te decyzje podejmować, ale dużym zgryzem dla rządu, no na ile odmrażać te ceny przy świadomości, że ich się nie da trzymać zamrożonych w nieskończoność. Panie profesorze, jeszcze trochę wokół inflacji, pani Adrianna, czy nowy rząd powinien utrzymywać tarcze antyinflacyjne, czy jednak pozwolić rynkowi na uregulowanie cen? No to jest właśnie to pytanie i to o czym mówiłem. Ja nie użyłem określenia tarcza, ja mówiłem o strzelbie, która wystrzeli, ale tarcza, no to są właśnie te obniżone stawki VAT-u, to są te zamrożone ceny energii. Z punktu widzenia czysto ekonomicznego, no oczywiście, że powinien, mówię, z punktu widzenia takiej zimnej ekonomii, no to w momencie, jak się już będzie kończyła no, ten okres wzmożonej inflacji na świecie, no to oczywiście powinniśmy albo w jednym kroku, albo w dwóch czy trzech krokach odmrozić to, czyli zlikwidować tarcze, no bo te tarcze nie mogą w nieskończoność funkcjonować. Natomiast powiedziałem, że będzie bardzo trudno rządowi podjąć taką decyzję, no bo to będzie się wiązało z natychmiastowym, bardzo silnym wzrostem inflacji. No oczywiście dotychczas rządzący, czy ci, którzy obecnie jeszcze rządzą, zaraz powiedzą, że proszę bardzo, tutaj przyszedł nowy rząd i od razu się inflacja podniosła. Prezes NBP to samo powie. Część ludzi oczywiście w ten sposób to odczyta. Niestety w gospodarce czasem jest tak, i mamy tutaj klasyczny przykład, że kto inny zawinił, a na kogo innego będzie spadało odium. Kto inny tak naprawdę wygenerował ten przyszły wzrost inflacji, a kto inny będzie musiał podpisać się pod tym i no, w znacznej mierze na siebie, na niego spadnie odpowiedzialność. Przynajmniej ludzie tak to czują. No, tutaj niestety wyjścia nie ma i trzeba będzie to zrobić. Dać cudownych jakichś narzędzi poprawy sytuacji dużo w tej chwili w Polsce nie ma. No, na szczęście jest tylko jedno cudowne narzędzie, które może trochę pomóc, to jest KPO, to są pieniądze unijne. Natomiast innych cudów niestety bym się specjalnie nie spodziewał, bo no, zacząłem od tego. Sytuacja jest zła. Finanse są rozgrzebane, są w znacznie gorszym stanie niż nawet sądziliśmy, że są. Inflacja jest rozkręcona i łatwo nie spadnie, znaczy wymagało to dużego wysiłku i niepopularnych decyzji, na co pewnie tak szybko rząd się nie zdecyduje. No i wzrost gospodarczy, któremu trudno będzie naprawdę bardzo silnie przyspieszyć. No on przyspieszy, w tej chwili mamy recesję, pewnie już w końcu roku będziemy mieli wzrost, ale nie żadne tam imponujące 7 czy 8%. I tutaj bardzo mogą podać pomoc pieniądze unijne, bo one mogą troszkę to wszystko zdynamizować i lepszy wzrost dać nam i niższą inflację. Panie profesorze, nie unikniemy jednak polityki, no bo ona jest ściśle powiązana z kwestiami gospodarczymi. To nie jest żaden makiawelizm, ale jeśli czapę polityczną nakładamy na kwestie gospodarcze, to słuchając pana bardzo uważnie, staram się to wszystko rozumieć, jest z tym różnie, ale staram się, to najważniejsze, chociaż to dobrymi chęciami. Nie wychodzi mi tak dobrze, jak miałem. Nie, to są moje ograniczenia, panie profesorze, to nie jest pana wina, to są moje ograniczenia. Dobrze, ale do czego zmierzam, żarty na bok. Czy są takie decyzje w pana opinii gospodarcze, które winien nowy rząd podjąć właściwie natychmiast, ale nie podejmie ich, ponieważ straty wizerunkowe, straty związane z poparciem będą zbyt duże? No jasne, już znaczy powiem o czymś troszkę innym. Otóż nowy rząd złożył cały szereg obietnic wyborczych, bardzo hojnych, znaczy partie opozycyjne. I prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę obecny stan budżetu, no to właściwie nie ma się prawa, nie powinno się realizować tych obietnic, tego kwoty wolnej od podatku zwiększonej i tak dalej. No te różne padały tutaj. No natomiast ja myślę, że to jest troszkę tak, że każdy ekonomista powie, tego się nie powinno robić.
każdy pewnie polityk powie, partia w Polsce, która obiecuje coś przed wyborami, po czym 3 miesiące, 2 miesiące później mówi, że tego nie damy, no pewnie bardzo, bardzo dużo ryzykuje. Także jestem przekonany, że w tym budżecie przyszłorocznym rząd będzie musiał uwzględnić ogromną część tych obietnic wyborczych, nawet zdając sobie sprawę z tego, że nas na nie po prostu w tej chwili nie stać. Czyli ten budżet w przyszłym roku będzie wyglądać bardzo źle, jeszcze gorzej niż tegoroczny, chociaż tegoroczny, no poza fantazjami pana premiera, który jeszcze, jak przypomnę, chyba 2 miesiące temu mówił, że nadwyżki jakieś będziemy mieli. Będziemy mieli prawdopodobnie przynajmniej 6% PKB, czyli te 200 miliardów w tym roku deficytu. Na przyszłym roku właśnie ta ocena jest, że przy obecnych trendach pewnie 300 miliardów złotych deficytu, to jest 277, o których pan mówi. No bo no, to jest trochę nie do powstrzymania. No, należałoby właśnie powiedzieć, no w takiej sytuacji wycofujemy się z obietnic, no ale pewnie tego nie będzie, tego pewnie rząd nie zrobi i po prostu uzna, że to trudno, to ten jeden rok musi być jeszcze rokiem pogorszenia sytuacji, natomiast naprawianie tak naprawdę zaczyna się od finansów, zaczyna się od roku kolejnego. No, podejrzewam, że na tym się skończy. I to jest ten efekt polityki, o którym pan mówił, no ale no, przypomnieć, jedną z głównych, jak mówiono, z głównych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak wygrało wybory, było to, że po raz pierwszy ludzie mieli wrażenie, że tak obiecywali i dali, co obiecywali. I to ogólnie. No i tego się politycy niestety chyba, znaczy niestety, no niestety, niestety chyba się nauczyli, że ludzie nie wybaczą tego, jeśli się no przynajmniej znacznej części tych obietnic nie zrealizuje, potem mówiąc, że jest gorzej i dlatego nie. No dobrze, panie profesorze, ale to mamy taką sytuację, że mieliśmy wybory 15 października i właściwie w perspektywie najbliższego roku, biorąc pod uwagę to, co był pan łaskaw powiedzieć, że ten pierwszy rok rządów będzie stosunkowo złym rokiem pod kątem ekonomicznym, no ale mamy maraton wyborczy, to troszkę się to właśnie z politycznego punktu widzenia nie będzie jednak nowej administracji kleić. Gorzej wybory. To jest ciągnięcie w dół całej sytuacji. Znaczy wie pan, to będzie mieszany rok, to nie będzie zdecydowanie gorszy. Znaczy on będzie gorszy z punktu widzenia finansów publicznych, to nie ma wątpliwości, bo to powiedziałem, ten deficyt będzie jeszcze większy niż tegoroczny, a tegoroczny już będzie ogromny. Z tym, że na szczęście my jesteśmy krajem stosunkowo nisko zadłużonym. No ja przetrzymamy to, mówiąc krótko. Ważne jest, żeby pokazać, będziemy mieli tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu unijną, gdzie mamy obowiązek pokazać, tak jak w ciągu powiedzmy 2 czy 3 lat chcemy wrócić do normalności, do budżetu z nieza dużym deficytem i to trzeba realizować po prostu. Od tego się nam gospodarka nie zawali. Niestety prawdopodobnie będziemy mieli rok inflacyjny kolejny. No tutaj oczywiście w ogromnej mierze podziękujmy za to obecnej większości Rady Polityki Pieniężnej, bo to jest jej robota w znacznej mierze, wspomagana przez rząd obecnie działający. Natomiast no zobaczymy jak, dobra, trochę się musimy do tego przyzwyczaić. Natomiast rok będzie lepszy jednak pod względem wzrostu gospodarczego, jeśli nic się nie wydarzy. Bo po pierwsze, no ten rok to jest właściwie rok recesji też. Już dla żartu przypomnę, jak to prezes NBP twierdził, że to tylko jacyś wrogowie Polski mogą mówić, że będzie rok recesja w polskiej gospodarce, bo on rękę sobie daje uciąć, że nie będzie. No, nie będziemy oczywiście ucinać ręki, ale oczywiście, że mamy w tym roku recesję. To jest trzeci kolejny kwartał spadku PKB. I jak powiedziałem, wszystko wskazuje na to, że ta gospodarka już się zacznie rozpędzać, czyli będziemy mieli z powrotem wzrost gospodarczy. Jeśli się pojawią pieniądze unijne, to jest KPO, to jest rzeczywiście ogromny zastrzyk nowych inwestycji, tych publicznych przede wszystkim, które pomogą na krótką metę przynajmniej gospodarkę wyraźnie ruszyć z miejsca. Czyli będzie finansowo tak sobie, złoty będzie tak w tej sobie formie, natomiast w rosnącej gospodarce z wszystkim tym jest łatwiej sobie radzić. I dlatego no, pewnie jednym z najgłupszych błędów rządzących do tej pory było to, że nie byli w stanie
sięgnąć po pieniądze z KPO, bo przecież oni mogli to już rok czy dwa lata temu zacząć wydawać i może by dzisiaj rządzili nadal. Kiedy mówi pan, panie profesorze, i kiedy politycy mówią o pieniądzach z KPO, to, co bardzo zacne, na szczęście, pan patrzy na te pieniądze pod kątem, proszę mi wybaczyć ten kolokwializm, nie tylko rozruszania, ale też łatania gospodarki. Ale pieniądze z KPO dla dość mocno populistycznych, o czym mówiło wielu socjologów, rozbuchanych propozycji dotychczasowej opozycji, no też będą w jakiś sposób przekierowane, proszę mi wybaczyć, proszę Państwa, ten kolokwializm, na swoiste rozdawnictwo. Pytanie, czy ten zastrzyk w za dużym stopniu Pana zdaniem, czy istnieje takie zagrożenie, że zostanie po prostu rozdany, a nie wstrzyknięty w gospodarkę? Na szczęście takie ryzyko jest nieduże, dlatego że to są bardzo specyficzne pieniądze. Znaczy ja jeszcze raz przypomnę, wiemy ile co roku przychodzi pieniędzy z Unii. No więc ten zastrzyk, oczywiście pytanie w jakim stopniu skorzystamy z tego, ale to jest albo podwojenie, albo może nawet być i potrojenie tych pieniędzy, które normalnie dostajemy corocznie, tylko przez okres 3 lat powiedzmy. Mhm. To nie mówię, że to jest łatwe w ogóle, bo to trzeba te projekty uruchomić i tak dalej, ale generalnie to jest ogromny zasyp. I KPO jest specyficznym projektem, dlatego że tam Polska musiała przedstawić właśnie Krajowy Plan Odbudowy i te pieniądze nie są do swobodnego wydawania. Tam było od razu powiedziane, one mają iść na wzmocnienie gospodarki, na wzmocnienie kapitału ludzkiego, na wzmocnienie służby zdrowia. Czyli tam są zapisane cele i konkretne rzeczy, na które te pieniądze mogą być wydane. Tych pieniędzy nie da się rozdać po prostu. Te pieniądze muszą być wydane na cele, które generalnie uważam, że są celami słusznymi, na digitalizację gospodarki i tak dalej. Także ja się specjalnie nie boję, akurat w przypadku KPO nie boję się specjalnie tego, że to są pieniądze, które mogą być rozdawane. Nawet inaczej, jeśli ktoś na przykład szykujący się do przejęcia władzy jest tak przekonany, że no tak, no mamy tutaj, brakuje nam 280 miliardów złotych, będzie brakowało w budżecie, czyli trzeba będzie się zadłużyć, ale przecież jest przynajmniej te może i 100 miliardów, no oczywiście hipotetycznie mówię, gdyby się udało aż tyle uruchomić w pierwszym roku, na pewno nie, pieniędzy z KPO, no to w tym momencie oczywiście myli się, dlatego że pieniędzy z KPO nie da się wydawać po prostu na nasze wydatki budżetowe. Natomiast to są pieniądze, które trafią do gospodarki, które mogą odciążyć zdecydowanie trochę tych naszych inwestycji finansowanych z budżetu, ale które przede wszystkim trafią do gospodarki i będą służyć jej rozruszaniu. Natomiast nie są rozwiązaniem problemu finansów publicznych. Tutaj niestety innego sposobu niż uporządkowanie, co oznacza, no wiadomo, co oznacza uporządkowanie. Odwrotność Polskiego Ładu, na przykład jeśli chodzi o dochody, które było doprowadzeniem do skrajnego bałaganu. To oznacza również no, konieczność przyhamowania pewnych wydatków, które no, są na krzywej błyskawicznie rosnącej. Pewne wydatki musimy ponosić, na przykład wydaje się, że to jest decyzja polityczna, którą ja uważam, że, znaczy ja jej nie krytykuję, zwiększone znacznie wydatki na obronę. Ja uważam, że to musimy zrobić. Natomiast oczywiście pytanie, czy akurat wydawać na to, na co wydawał ostatnio rząd po sklepie, jak po supermarkecie, gdzie fajniejsze czołgi można zaraz kupić i wyrzutnie rakietowe. Dobra, nie oceniam tego, bo to jest dla ekspertów, natomiast jestem przekonany, że biorąc pod uwagę to, że Rosja pokazała, że jest jaka jest, to Polska naprawdę musi więcej wydawać na obronę narodową, podobnie jak musimy więcej na służbę zdrowia wydawać. Również w przypadku służby zdrowia powiem, ja uważam, że nie chodzi tylko o dodanie pieniędzy, ta służba musi być również zreformowana, żeby te pieniądze nie zostały w znacznej mierze zmarnowane, te dodatkowe pieniądze. Ale generalnie rzecz biorąc, tych miejsc, gdzie musimy więcej wydawać, jest dużo. Są miejsca, gdzie wydajemy dużo, właśnie te, no, nazwał, jak to pan nazwał? Rozbuchanymi wydatkami
dla elektoratu, no, no jakoś tak pan nazwał to tam, obietnicami wyborczymi i tak dalej. No to trzeba będzie, no, to trzeba będzie po spełnieniu pewnie obietnic tak upfront, no potem trzeba będzie jednak to wyhamować, bo po prostu nie stać nas, rzeczywiście, znaczy nie da się uporządkować finansów, jednocześnie zwiększając na te miejsca, gdzie trzeba, jednocześnie zwiększając tam, gdzie no, dla rozwoju to nie jest potrzebne, ale ludzie mieli obiecane, więc mają dostać, a ponieważ wszyscy lubimy więcej pieniędzy, no więc kto przeciwny, niech pierwszy podniesie rękę. Więc tu oczywiście te decyzje, powiedziałbym, nieprzyjemne, oszczędnościowe będą niezbędne, tylko że my je możemy rozłożyć w czasie, na szczęście. I jeśli rząd będzie potrafić zrobić rzecz, której nie udało się PiS-owi, czyli wejść na ścieżkę takiego naprawdę trwałego wzrostu gospodarczego, szybszego, z większymi inwestycjami i tak dalej, to wtedy problem jest, daje się rozwiązać tylko w ciągu kilku lat. Znaczy ja nie proponowałbym nikomu, żeby starać się w ciągu roku zrobić. To zresztą różni naszą sytuację obecnie, na przykład od sytuacji Polski w roku 89, bo to czasem jest podawane jako porównanie. Balcerowicz, problem oszczędnościowy, tylko że wtedy Polska nie miała, znaczy po pierwsze groziła katastrofa. W tej chwili katastrofa nie grozi. My jesteśmy w trudnej sytuacji bardzo, ale to nie jest katastrofa. Po drugie, wtedy musieliśmy się liczyć z tym, że po liberalizacji gospodarki nastąpi spadek produkcji, no właśnie przez te przestarzałe te państwowe przedsiębiorstwa, które nie wytrzymają konkurencji. Natomiast w tej chwili możemy liczyć na to, że przy dobrej polityce gospodarczej może nastąpić wzrost, przyspieszenie z czasem wzrostu gospodarczego. No tylko powiedziałem już, co jest niezbędne do tego. I dlatego ja nie patrzę na to, ja bardzo przestrzegam przed patrzeniem na to, na te trudne problemy, które są, jako na jakąś katastrofę i jedyne wyjście, przejście przez Golgotę i tak dalej. Nie, to jest do opanowania. To jest do opanowania. Oczywiście, że finanse publiczne będą wymagały działań, no, takich porządkujących, co oznacza, że niektóre wydatki będą musiały być oczywiście przyhamowane, to nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest, na szczęście my nie jesteśmy w sytuacji podbramkowej, kiedy trzeba ratować wszystko, bo się zawali. Więc liczę na to, że z dobrą polityką gospodarczą, rozsądną, która będzie umiała dawkować ten proces porządkowania, a jednocześnie zdoła przyspieszyć nas rozwój w trwały sposób, nie poprzez wybicie trzody chlewnej, tylko w trwały sposób przyspieszyć rozwój, w takim udając się podtrzymać. Myślę, że te problemy są do rozwiązania w ciągu kilku lat. Profesor Witold Orłowski, ekonomista państwa i mój czwartkowy gość. Jest pytanie o Lotos, czyli o Orlen. Za chwilę ten wątek poruszymy, bo dość dużo dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista, w naszych programach o tej kwestii mówił. Wracamy do państwa za moment. Profesor Witold Orłowski, ekonomista państwa i mój gość. Panie profesorze, jak już wspomniałem przed chwilą, kiedy dokonywała się sprzedaż Lotosu, dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista, wielokrotnie w naszych programach
no mówiąc w skrócie, bił na alarm. A w okresie kampanii wyborczej słyszeliśmy z ust polityków, wtedy jeszcze opozycji, uproszczę, że z Orlenem trzeba zrobić porządek. Tę bombę stworzoną przez Obajtkę ekonomiczną należy rozbroić. Ale teraz dochodzą do nas głosy, że może jednak Orlen należy pozostawić w takiej postaci. No i jest pytanie pani Joanny z tezą, ale chyba zasłużoną, jak odwrócić bandycką sprzedaż Lotosu. Pytanie, czy w ogóle dojdzie do rozminowania Orlenu, czy powinno dojść pana zdaniem? O, to jest wiele pytań w jednym i co więcej, uprzedzam od razu, że tu nie ma prostych odpowiedzi często, bo na samo pytanie, czy było wyobrażalne łączenie Lotosu z Orlenem, to moja odpowiedź jest, to było wyobrażalne. Pytanie o warunki, na przykład na jakich to się dzieje. Najbardziej, jeśli mówimy o samym przejęciu Lotosu przez Orlen, no to oczywiście w momencie, kiedy zostały postawione warunki sprzedania przymusowego znacznej części Lotosu, no to mogło stracić sens, ale najbardziej sens straciło chyba skutkiem konkretnych tych cen, które zapłacili Saudyjczycy za Lotos. Wydaje mi się, że odwrócić tej. Ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, to jest pytanie do prawnika, ale wydaje mi się, że odwrócić nie ma. W imieniu polskiego rządu zostało Saudyjczykom za jakieś grosze sprzedana właściwie ogromna część aktywów Lotosu. Jak to z takimi transakcjami jest, jeśli się nie udowodni jakiejś złej woli i tak dalej, to odwrócenie tego jest prawdopodobnie trudne. Jeśli chodzi o samo istnienie Lotosu i Orlenu, to pamiętajmy, że to jest tak, że ja w ogóle uważam, że problem główny polega na tym, że Lotos nie został sprywatyzowany przez minione 20 lat. Może były takie możliwości, były. Ja tam, nigdy prywatyzacja rafinerii nie jest taką prostą rzeczą, ale mimo wszystko jest problem. Była do przeprowadzenia. Problem polega na tym, że firmy paliwowe w tej chwili składają się z różnych komponentów, dzięki temu są odporne na zmiany. I rafinerie to jest tylko jeden z komponentów zazwyczaj. Jest też i sieć sprzedaży, jest i sieć różnego typu innych produktów. I w przypadku Lotosu tego tak naprawdę nie było. To znaczy Lotos to jest tak naprawdę rafineria tylko. To była i jest. I Lotos sam naprawdę należało znaleźć dla niego kupca. Wolałbym zdecydowanie, żeby to nie był Orlen. Z tym, że no, jeśli nawet na pewnych warunkach byłoby wyobrażalne, że mógłby to być Orlen. No, ale oczywiście nie w sytuacji, kiedy to oznaczało wyprzedaż za grosze. No, to jest w ogóle rzecz, jak wiadomo, ekonomista nie powinien tego mówić, bo ekonomista tylko ocenia, że transakcja sprzedaży tych ogromnych aktywów Lotosu Arabom, Saudyjczykom była transakcją ekonomicznie nieopłacalną, podobnie jak cena, którą Orlen zapłacił. Sam Orlen w zeszłym roku, w kwartale trzecim, kiedy zaliczył, to ma zaliczone chyba 8 miliardów nadzwyczajnego zysku z powodu zaniżonej wyceny aktywów Lotosu kupionych. No więc to tak się nie przeprowadza takiej transakcji oczywiście. Nawet jeśli sam fakt połączenia Lotosu z Orlenem nie jest jeszcze zbrodnią, no to oczywiście sposób prowadzenia jest dziwny. Natomiast oczywiście to jest tak dziwna transakcja, że ja nie mam wątpliwości, że tu przede wszystkim powinien się jej przyjrzeć NIK i prokuratorzy. Profesor Witold Orłowski, ekonomista państwa i mój gość, jako laik, panie profesorze, taki stuprocentowy, wrócę do w zasadzie początku naszego dzisiejszego spotkania i zapytam w imieniu naszych widzów, czyli zwykłych zjadaczy chleba, którymi w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy bez względu na to, jaki mamy zakres wiedzy, jakie piastujemy stanowisko. Czy my, wyborcy, niezależnie od naszych preferencji, będziemy bezpośrednio ponosić koszta ekonomicznej, gospodarczej naprawy państwa, które w najbliższym lub dalszym czasie rzeczywiście odczujemy?
I ja tutaj protestuję przeciwko temu, co pan powiedział, bo to jest właśnie ten błąd logiczny, który popełniamy. My nie będziemy ponosić kosztów naprawy państwa. My będziemy ponosić koszty zepsucia państwa. Jasne. I niezbędnych działań, które są potrzebne po to, aby to zepsucie zlikwidować. Na tym właśnie polega. Bo ja, wybaczy mi pan, że tak pana tutaj. Absolutnie. Ale zwróćcie uwagę, że to jest przecież nawet w naszym. To jest tak oczywiste dla nas wszystkich, się wydaje, że no tak, koszty naprawy. No. Jak rozwaliliśmy samochód, to oczywiście płaczemy, że są koszty naprawy, no ale zadajmy sobie pytanie, czy na przykład nie myśmy nie przekroczyli szybkości, nie, kto tak naprawdę jest winny tym kosztom? No tak, tylko wie pan, naprawdę panie warsztat, czy też my, kiedy najpierw, znaczy no, w tym momencie powiedzmy, że się nie poczuwam do tego, że to ja naprawdę kosztów. Ale bez wątpienia to, co się stało w gospodarce przez minione kilka lat, wywoła bardzo duże koszty odłożone w czasie. To jest ten polityczny problem, że kto inny psuje, a kto inny potem musi naprawiać i na niego troszkę spada odium, właśnie tak jak pan określił, koszty naprawy. Są koszty zepsucia odłożone w czasie, a nie koszty naprawy. I myślę tak, ja już powiedziałem właśnie, odpowiedziałem na to pytanie. Oczywiście, że poniesiemy koszty. No, trzeba inflację będzie na nowo zdusić. To zazwyczaj się wiąże z pewnymi kosztami, z droższym kredytem i tak dalej. Trzeba będzie finanse uporządkować, trzeba będzie zwiększyć znowuż skłonność do oszczędzania, inwestowania. To oznacza trochę przyhamowanie konsumpcji, no bo przecież nie da się naraz zwiększać konsumpcji, inwestycji. I to są rzeczy, które w jakiś sposób no, odczujemy. Natomiast, jak powiedziałem, wydaje mi się, że są duże szanse na to, że gospodarkę można tak właśnie na ten okres tych 2-3 lat dość mocno zdynamizować, w znacznej mierze dzięki unijnym pieniądzom, ale również dzięki umiejętnemu zachęceniu firm do tego, żeby inwestowały. I to może spowodować, jeśli było dobrze, naprawdę umiejętnie robione, że nie odczujemy aż tak mocno tego. Jak powiedziałem, nie grozi nam katastrofa. Natomiast, jeszcze raz powtarzam, to jest z dużym znakiem zapytania, czy rzeczywiście rządzący, ci nowi rządzący, będą potrafili wykorzystać te, powiedziałbym, nieliczne atuty, ale jednak niemałe atuty, które mają w ręce. No No przecież dobrze, tu nas pewnie jeszcze PO. to ja się w świetle tego, co pan przed chwilą powiedział, odniosę do pana już nie tyle znajomości ekonomii, ale jednak do znajomości, nazwijmy to sobie górnolotnie, materii politycznej w naszym kraju. Pytanie zasadnicze, czy to wszystko, co pan dzisiaj nam naświetlał, te zadania, problemy, miny stojące przed nowym rządem, ten rząd będzie w stanie podjąć w wystarczający sposób, no i w taki sposób, żeby po tym pierwszym roku, o którym pan mówił, wskaźniki wykazywały nie wystrzelenie w górę, ale poprawę. No to tutaj to chyba musi pan, jest jakiś tam wróżbita, który przed wyborami nawet się w internecie tam wypowiadał, to jego należałoby zaprosić, a nie ekonomisty. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że wydaje mi się, że można wyobrazić sobie tak skuteczną politykę, która dałaby to, o czym powiedziałem. Natomiast czy rząd rzeczywiście jeszcze przy tym, no właśnie, przy tej niejednorodności, na którą bardzo liczy zresztą PiS cały czas, programów partii tworzących rząd. Czy będzie w stanie to zrobić? No to proszę mnie nie pytać. Ja mogę tylko moje oceny dawać, że jest to możliwe. No jakby ktokolwiek mnie pytał, no to mogę oczywiście próbować doradzić, co należałoby robić i jak. Natomiast na pytanie, czy to tak będzie, to niestety o to proszę pytać wróżbitę. Dobrze, to zostawiamy wróżby, panie profesorze. W świetle zadań natury gospodarczej i ekonomicznej stojących przed tworzącą się administracją, czy i jak bardzo pana zdaniem będą przeszkadzać, bo będzie się liczyła ich opinia, ich podpis i ich zakres możliwości działania? No, takie osoby jak wspomniany
szef Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej, czy na końcu no jeszcze ten prezydent, który prezydentem przez chwilę będzie? No bardzo, bardzo, bardzo się będzie to liczyło. To znaczy, o ile w przypadku wielu instytucji myślę, że ci, którzy będą rządzić, no przy pomocy prawników znajdą sposoby, nawet tam, gdzie obecnie rządzący przekonani są, że zabetonowali rzecz na długo, myślę, ten beton da się rozkuć, to akurat sądzę, że rząd, który powstanie, no, będzie skazany na współpracę, znaczy to jest oczywiste, że będzie skazany na współpracę i z prezydentem, i z Narodowym Bankiem Polskim. I jakoś tę współpracę będzie musiał ułożyć. No, ja w przypadku pana prezydenta, to ja no, nie jestem aż takim pesymistą. To znaczy, ja wiem, że są te wyobrażenia, że prezydent będzie wszystko wetować i tak dalej. Ja sądzę, że to aż tak nie będzie wyglądało. To znaczy, na pewno nie będzie to prezydent bardzo pomagający nowemu rządowi, ale nie sądzę, żeby Andrzej Duda stał się takim absolutnym hamulcowym wszystkiego. Zobaczymy oczywiście, ale myślę, że nie, to już nie wchodząc w szczegóły dlaczego. Natomiast w przypadku Narodowego Banku Polskiego, no ja myślę, że po prostu tam nastąpi taka radykalna zmiana, to znaczy Rada Polityki Pieniężnej, która we wrześniu przy inflacji przekraczającej 10% uznała, że jest idealny moment na obniżanie stóp procentowych, bo inflacja już się skończyła w Polsce i obniżyła je. Ja myślę, że w tej chwili ta większość raptem od przyszłego roku zacznie uważać, że to jest skandal, tak niskie stopy procentowe i że musi je podnieść. Motywacje polityczne w Radzie Polityki Pieniężnej większości tej ja widzę bardzo wyraźne. Myślę, że one są decydujące. Natomiast no, z tym się da też żyć. Tak naprawdę to gdyby Rada Polityki Pieniężnej chciała naprawdę zaszkodzić rządowi, to powinna do zera obniżyć stopy procentowe, bo wtedy wybuchłaby inflacja prawdziwa w Polsce. A myślę, że tego nie będzie robić, raczej będzie te stopy starać się podwyższać niż obniżać, więc niewykluczone, że jakimś tam sposobem to wręcz może pomóc w walce z inflacją, a nie przeszkodzić. Zobaczymy, ale bez wątpienia z NBP i z prezydentem rząd będzie po prostu musiał sobie jakiś modus vivendi, jakiś sposób życia ułożyć. I dwa pytania na koniec, panie profesorze. Taka już w zasadzie klamra. Pan Krzych, co pan sądzi na temat stworzenia państwowego funduszu na wzór norweskiego, do którego będą odprowadzane zyski spółek Skarbu Państwa? I też to pytanie kilkakrotnie z państwa strony się pojawiło, więc ja tu transportuję je w stronę pana profesora. Panie profesorze, czy w ciągu najbliższych lat powróci temat euro zamiast złotówki? Odpowiedź na drugie pytanie jest krótsza, więc od razu powiem, nie powróci oczywiście, bo to wymaga w Polsce zmiany konstytucji. W tej chwili nie mamy nawet, znaczy nie będziemy mieli rządu, który będzie w stanie obalić weto prezydenta, co dopiero zmienić konstytucję, nawet zakładając, że wszystkie partie tworzące by się podpisały pod projektem euro, co też nie jest pewne. Więc nawet tak z czysto technicznego punktu widzenia jest ma problem. Zważywszy, że ogromna większość Polaków boi się euro, z czym ja cały czas mówię, to w Polsce to nie są żadne tam troski o suwerenność ani nic takiego. To jest czysta obawa o to, że ceny wzrosną po wprowadzeniu euro. Polacy zostali tym wystraszeni, boją się tego. To nie jest prawda, nie musiałoby to być tak, no ale jest jak jest i w związku z tym nikt nie będzie nawet próbować do tematu się zbliżać przez najbliższe kilka lat, więc to sobie darujmy. A jeśli chodzi o Fundusz Norweski, to w ogóle jest pewien wzorzec norweski, który powinny się zastosować. Mianowicie w Norwegii firmy państwowe, ze względu na to, że są surowcowe, no to są ogromną częścią gospodarki i tam nominacje osób zarządzających firmami państwowymi są wyjęte całkowicie z rąk polityków, są przekazane takiemu specjalnemu komitetowi nominacyjnemu, który jest złożony ze specjalistów od zarządzania. Rząd nie może sam wskazywać zarządzających firmami. To jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić. Natomiast
Zyski, no, pamiętajmy, że Norwegia ma nadwyżki ogromne w budżecie i dlatego można to inwestować w przyszłe emerytury. U nas te zyski firm państwowych, tak naprawdę dywidendy są, służą do łatania dziur w bieżącym budżecie, a nie częściowego pokrywania deficytu, a nie do odkładania na przyszłość. Odkładanie na przyszłość i system emerytalny to jest temat na osobną rozmowę i myślę, że przez najbliższe parę lat będziemy musieli się zadowolić tym, że w najlepszym razie uporządkuje się ten bieżący stan, a do sprawy emerytur trzeba będzie dopiero wrócić. A myśli pan tak już zupełnie na dobranoc, że jeśli... Po ostatnie pytanie. Tak, tak, po ostatnim pytaniu, ale to już tak, tak poza naszym procedowaniem. Myśli pan, że jest w ogóle kiedykolwiek w Polsce możliwy taki schemat, w którym wypracowane zyski spółek Skarbu Państwa będą częściowo lub w całości przekierowywane do czegoś, co obecnie nazywa się ZUS, czy też do OFE, czyli do segmentu w ogóle... Ale przecież, panie redaktorze, przecież tak miało być, przecież tak w ustawie było zapisane lat temu 20 w ramach reformy emerytalnej, czy 25, właśnie tak miało to być robione, natomiast po kolei politycy, nie tylko PiS-u, ale również poprzednio, no zawsze stwierdzali, że no szkoda jednak tych par... Pamięta pan, jak Dyzma może mówił, że tych paru tysiączków też szkoda. No i tutaj tych paru miliardzików też szkoda było zawsze nie wydać, tylko gdzieś tam odkładać. I póki co nie widzę w polskim świecie politycznym takiej dojrzałości, żeby była gotowość pieniędzy, które są nie wydawania, tylko zaoszczędzania na przyszły czas. I stawiamy kropkę z panem profesorem Witoldem Orłowskim, ekonomistem. Panie profesorze, pięknie panu dziękuję. I taką propozycję mam, rzucam takie hasło, żebyśmy poczekali, aż rząd się ukonstytuuje, potem odczekali na przykład miesiąc i znowu się spotkali. Nie, po to, żeby punktować, tylko żeby podsumować w takim znaczeniu, czy cokolwiek ruszyło się w materii tych fundamentalnie ważnych. Nie nawet więcej niż miesiąc, znaczy po miesiąc troszkę trzeba więcej czasu, ale generalnie oczywiście tak. No ja mam, znaczy dzisiaj jest za wiele niewiadomych jeszcze, więc poczekajmy i rzeczywiście za parę miesięcy można będzie wstępnie przynajmniej zacząć o tym mówić. Profesor Witold Orłowski, dziękuję pięknie panie profesorze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Kłaniamy się nisko. Proszę państwa, znowu pan jest, ale już pana profesora nie ma. Oznacza to, że dzisiejszy czwartkowy program za nami, widzimy i słyszymy się jutro, czyli w piątek. Przypominam, że jutro zupełnie inna tematyka, ale ona jest teoretycznie inna, ponieważ dyskusja o rozdziale Kościoła od państwa niewątpliwie funkcjonuje, albo w zasadzie powinna funkcjonować na fundamencie finansowym. Przypominam państwu, że uśrednione roczne koszty Kościoła katolickiego w Polsce to już ponad 25 miliardów złotych. Kościół jest w posiadaniu ponad 250 tysięcy hektarów Polski. Więc o tej stronie ekonomicznej, ale z punktu widzenia, no właśnie, interesu Kościoła, jutro będziemy rozmawiać z panem profesorem Tadeuszem Bartosiem o godzinie 20, który jest jednym z wybitniejszych znawców problematyki szeroko pojętej, mówiąc delikatnie, Kościoła katolickiego. Właśnie, tak więc zapraszam państwa jutro o godzinie 21 na spotkanie z profesorem Tadeuszem Bartosiem, potem weekendowa przerwa. Zanim się pożegnamy, proszę państwa, to no, ten program 519, podobnie jak i inne programy, one się dzieją dlatego, że państwo chyba sobie zdajecie sprawę, że takich dyskusji jak ta nie da się odbyć ani w wielkich komercyjnych mediach, bo tam na wszystko jest 5 minut, ani nie będzie się ich dało odbyć w przyszłych mediach publicznych, bo one wciąż będą pod kontrolą polityków. Będą lepsze oczywiście, ale nie będą najprawdopodobniej nasze, czyli obywatelskie. Na szczęście mamy internet, na szczęście państwo macie tego świadomość. Tym piękniej dziękuję tym, którzy stale nas wspierają. Przysłowiowe 2 kawy miesięcznie
mniej. Pani Krystynie z Legnicy dziękuję, panu Tomkowi z Krakowa, pani Joannie z Łodzi, pani Joannie z Wrocławia, panu Tomkowi z Olsztynka, panu Michałowi z Warszawy, panu Robertowi z Legnicy, panu Maciejowi z Gniezna, panu Tomkowi z Łańcuta, panu Krzysztofowi z Czarnowa, panu Leszkowi z Leska, pani Danucie z Gdańska, pani Ewie z Bydgoszczy, panu Jerzemu z Oleśnicy, pani Teresie z Zebrzydowic, panu Zbyszkowi z Katowic, no i wszystkim państwu niewymienionym. Wszystkiego dobrego, dziękuję państwu pięknie za uwagę, dbajcie o siebie, swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych i spotkajmy się jutro o godzinie 21 z profesorem Tadeuszem Bartosiem. Dziękuję pięknie. Dobrej nocy.